You say you don't wanna get in trouble, that you're doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure, you just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy, you can do whatever you like. You don't have to be ready, you just gotta trust. Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale, witajcie w nowym vlogu. Jak widzieliście, jestem już po śniadaniu, dopiłam moją kawę. Dzisiaj zrobiłam sobie takie bardziej syte śniadanie, bo dzisiaj obiad będzie mniej syty. A chociaż, czy mniej syty, nie wiem, bo chcę zrobić, słuchajcie, barszcz biały. Tak dawno, słuchajcie, nie robiłam barszczu białego, no nie pamiętam kiedy, i najczęściej gotowałam go na białej kiełbasie, a mam tą szynkę z pracy, właśnie ją odmroziłam, wczoraj ją wyjęłam na nocy z taki kawał szynki, więc ona jest z kością. I tak pomyślałam, co z tą kością zrobić. Najczęściej te kości, słuchajcie, zostawiałam do bigosu, bo dostawaliśmy szynkę na święta, więc była pieczona na święta i automatycznie kości szły do bigosu. A że już w święta jej nie użyliśmy, bo wyjechaliśmy i musiałam ją zamrozić, zamroziłam ją całą i teraz będę odkrajać te kości, to pomyślałam, że fajnie by było na takiej wędzonce, bo to jest taka szynka wędzona, byłoby fajnie ją użyć do barszczu. Właśnie z tych kości zostanie te mięso, na tych kościach ugotować barszcz, jeszcze kawałek tej szynki zostawić właśnie do barszczu, też ją tam wrzucić do wywaru, a resztę szynki po prostu upiekę, tak jak to robię zawsze, do chleba. Także taki jest plan na dzisiaj, więc mój mąż, jak usłyszał, że zrobię barszcz, to się zachwycił. Do tego ugotuję jajko na twardo i mój mąż wczoraj kupił pieczywo, bo pieczywo, rzadko po pieczywo sięgamy, ale on lubi tak do zupy właśnie pieczywo, więc jest pieczywo, więc dzisiaj będzie taki obiad. A powiem Wam, że sama mam na barszcz biały ochotę i właśnie taki z majerankiem, z jajkiem na twardo, no, także za chwilę Was zabiorę do kuchni i pokażę Wam tą szynkę, odkroję kość, no i zaczniemy robić barszcz biały, a jeszcze mam Wam coś do powiedzenia, ale to dowiecie się tego w dalszej części tego filmu, także zapraszam Was serdecznie na nowego daily vloga. No dobrze, słuchajcie, to jest ta szynka. Taką szynkę dostaliśmy w paczce świątecznej z pracy. Ja od razu ją zamroziłam, bo no, wyjeżdżaliśmy na święta, w związku z czym musiałam zamrozić. Drugą również mam zamrożoną, ale jak jest zamrożona, to tam jest dłuższy czas jej zużycia. Drugą myślę, że użyję sobie po prostu na Wielkanoc, na święta. A teraz... Skończyła nam się wędlina, skończył nam się paprykarz, więc pomyślałam, że fajnie byłoby ją upiec do chleba, ale przy okazji właśnie z reszty, ale pachnie wędzonką. O, żałujcie, że tego nie czujecie, naprawdę. Wezmę papier. Naprawdę, słuchajcie, zapach jest cudowny. O. Dobra, ja ją muszę tutaj teraz, o, przetrzeć to do śmieci
I ta szynka, słuchajcie, jest surowa, wędzona, stąd troszeczkę krwi, ale ja ją tutaj poprzecieram i widzicie, ona ma kość, więc ja zaraz tą kość będę tutaj odkrajać. Mam taki specjalny nóż od kolegi, niestety świętej pamięci. I teraz będę tutaj te kości odkrajać i zawsze jak odkrajam, słuchajcie, to tak się bardziej, no, żeby jak najmniej mięsa odkroić, ale teraz to jak będę, słuchajcie, tą szynkę używać do zupy, to nawet jak tego mięsa będzie więcej, to nic nie szkodzi. I tu muszę tak, wiecie, ponacinać i tu już rękę włożę, więc dalej muszę uważać, żeby się nie przeciąć. Teraz z tej, o widzicie, ona jest tak jakby, to jest schab, po prostu to jest schab, ale wędzony kawałek z kością, w związku z czym, o i teraz tu mogę sobie wykorzystać to do zupy. Widzicie? Taki kawał zostaje tutaj jeszcze z mięsem, więc ja to na pewno jeszcze odetnę i będę, odłożę tu i będę to gotować. O! Wrzucę to, te kości z tą szynką do zupy. Ona się odgotuje, będzie pyszna zupa, taka wędzonka, to powiem Wam, rewelacja. Jeszcze muszę tutaj podzielić, żeby było mi łatwiej. O! I kości mam podzielone, trochę się tutaj musiałam namęczyć. Zaraz je opłukam, bo były troszkę we krwi i odetnę kawałek szynki do zupy. Wiecie co, pomyślałam, że odetnę sobie tutaj tą tutaj, no, polędwicę. O, akurat tu odetnę i będę miała samą szynkę do upieczenia. O, idealnie. I tu będzie tylko szyneczka, jeszcze tu ten kawałek, żeby było równo. O. Resztę dodam do zupy. Tak wygląda, słuchajcie, ten kawałek i ja go zaraz będę piekła, tylko go też opłuczę. I mam tu już opłukaną szyneczkę, wytartą w papier. Mój garnek z IKEA, ta brytwanka. Troszeczkę na spód brytwanki dodam troszkę oleju, żeby mi nie przywarła, chociaż nie powinna, ale tak troszeczkę, niedużo. I teraz całą tą szynkę, ona ma gdzieś koło kilograma, będę piekła pod przykryciem około półtorej godziny, godzinę. Po tym czasie ściągnę przykrywkę i jeszcze na pół godziny spiekę tutaj górę. Wstawiam ją do piekarnika. I po godzinie przełożę na drugą stronę i będę ją piekła. Albo po prostu zdejmę przykrywkę i jeszcze ją dopiekę, żeby fajnie była skórka przypieczona. A tutaj już wzięłam jeden kawałek, zaczęłam kroić w kosteczkę. Zapomniałam, że Wam nagrywam. I tak wiecie co, tak się zastanawiam. Kurczę, to jest szynka wędzona. Ona nie jest surowa, tylko ona jest uwędzona. Więc pomyślałam, że tą część, co tam miałam odkrojoną bez skóry, ją pokroję. Tą część
się zastanawiam, czy czasem też nie pokroić, odkroję tą skórę stąd i może po prostu tą skórę wrzucę sobie tak do zupy, żeby wiecie, był lepszy smak. Ale czy to kroić? Teraz się zastanawiam, czy od razu kroić, czy po prostu ugotować. Jak się ugotuje, to pokroję. Chociaż nie. Pokroję też, słuchajcie, w taką kostkę i na koniec gotowania po prostu obie wrzucę. To jeszcze odkroję, bo tu jest jeszcze tłuszcz. A my nie lubimy z mężem za bardzo tłustego. O, więc pokroję w kostkę. Wiecie, taka kostka, żeby być, czuć coś pod zębem. Taka grubsza kostka. O. No tak zrobię, że na kościach właśnie wstawię, się zacznie gotować, a tutaj to resztę szynki już dorzucę później. No, także mięska trochę tutaj będzie. Cześć, witajcie kochani, dnia kolejnego. Wczoraj już Wam nic nie nagrywałam, zjedliśmy obiad, zjedliśmy barszczyk, wyszedł rewelacyjny i później pojechaliśmy do znajomych, wróciliśmy późno, więc już nic nie nagrywałam. Dzisiaj, jak widzieliście, jesteśmy w drodze, jedziemy do Reykjaviku, jedziemy do kilku sklepów i jak mogliście zauważyć po drodze, tą parę, tak, wybuchł dzisiaj ponownie wulkan w tym samym miejscu. No ponownie leje się lawa, znowu już jakaś chyba nowa szczelina się tam otworzyła, dokładnie nie wiem, ale w tym samym miejscu właśnie wybuchł wulkan i ta cała para idzie do góry. Akurat jesteście świadkami dnia właśnie wybuchu. Jak widzicie, nam nic nie zagraża. Bardzo często pytacie o to, czy nam coś grozi, jeżeli w tamtym miejscu ten wulkan wybucha. Jak widzieliście, myśmy jechali autem z drogi, to jest daleko od nas, więc jeszcze dzieli nas ocean, więc na szczęście nic nam nie grozi, więc oby się to szybko, słuchajcie, zakończyło, bo już to jest czwarty raz, jak w tym miejscu wybucha wulkan. Naprawdę dość często teraz się to zdarza. Ja, słuchajcie, bez okularów nie ma możliwości w aucie jechać. Takie jest mocne słońce dzisiaj. Jest bardzo duże słońce, ale też jest dużo na minusie. Także no, nie jest za ciepło. My, słuchajcie, jedziemy do kilku sklepów z meblami do łazienki. Nasze meble zostały, które przywieźliśmy z Polski ze zlewem, zostały sprzedane. Niestety nie pasowały, opowiem Wam może w domu albo w jakimś filmie, dlaczego, co się stało. Na szczęście udało nam się je sprzedać i no, musimy kupić tutaj nowe. Także jeszcze nasza łazienka nie jest całkowicie skończona. Pozostało nam tylko kilka rzeczy, wiecie, tam dopasować. Już miało być w zeszłym tygodniu wszystko zakończone, ale niestety z dwoma rzeczami nam się nie udało tego zrobić. Właśnie szafka, którą kupiliśmy, no źle, nasza wina źle to wszystko policzyliśmy, źle tam pomierzyliśmy. Myśleliśmy, że to będzie pasować, ale niestety nie. Ale udało nam się sprzedać. Niestety straciliśmy na tym, więc jest ok. No, a druga sprawa też jest z grzejnikiem mały problem, który musimy również, no musimy coś innego zrobić, ale to Wam opowiem, jak będziemy to robić. Dobrze, moi drodzy, mąż tutaj dolewał płynu do spryskiwaczy w aucie, zatrzymaliśmy się chwilę na stacji i jedziemy do sklepu, także zabieram Was oczywiście ze sobą. I pierwszy przystanek Bauhaus. W Bauhausie, słuchajcie, ludzi mało. My przyjechaliśmy najpierw oddać fugę, bo nam zostało. Mam nadzieję, że
nam przyjmą. Całe opakowanie nieruszone, więc czekam, aż tutaj nas pani przyjmie i zapytam, czy będę mogła oddać, no bo jednak jest nieotwarta, niezużyta, a pieniądze zamrożone, także mam nadzieję, że nam się udają oddać. I słuchajcie, oglądamy sobie szafki i są różne, ale my tak myślimy, żeby kupić 120 i zlew 120, które to są węższe i do tego są szafki 40, ale powiem wam, że akurat nam nie pasuje, bo na ścianie mamy gniazdko i no nie pasuje. Powiem wam, masakra. Tu jest taka 120, ale ja zobaczę tutaj. Tu jest czarna szafka. Ojeju, jak to chodzi. Wszystko lata, słuchajcie. Nie. Jeszcze jak włożę rzeczy, to już w ogóle takie niemasywne. Zaraz zobaczę, jeszcze tutaj są chyba 120. Jeszcze po drugiej stronie są zlewy. I wam wytłumaczę, jakie myśmy mieli zlew. Bo widzicie, nam chodzi o to, że zlew musi być, ta misa musi być po środku. A to, co my przywieźliśmy, myśleliśmy, że nam będzie pasować. Misa była po boku i tu była druga część takiego jakby blatu zlewowego. I nam nie pasuje ani tak, ani siak. Mąż próbował przestawiać szafkę, no to nie mielibyśmy miejsca, żeby usiąść na toalecie, a w drugą stronę to znowuż nie zgadzało się z syfon, nie zgadzał się tutaj z odpływem do ściany. No, także musimy mieć po środku. No nie pomyśleliśmy o tym, myśleliśmy, że to będzie zupełnie inaczej u nas wyglądało, dlatego udało nam się na szczęście sprzedać i szukamy czegoś nowego. To już jest bardziej masywne, ale znowuż kolor nam nie odpowiada, a białych szafek, słuchajcie, nie chcemy. No bo myślimy coś czarny kolor, coś w drewnie, o, by było super coś takiego mieć. O, tutaj są jeszcze takie. To już jest taki cały zlew długi, że nic tutaj po boku nie postawię, ale fajna szuflada. Fajnie się zamyka. Ewentualnie to by było ok, tylko kurczę, kolor szary. O, tu jest drewno, ale takie nie bardzo. I to jest w ogóle wąska szafka. Widzę, że tam mąż gdzieś stanął. Tam coś. Zobaczyłeś tam coś? Coś ci się spodobało? Poczekaj. O, tu jest jeszcze taki, ale to nie. Co ci się spodobało? A, już widzę. Wow. I to by pasowało. Zobaczcie. Tak, bo mamy pod prysznicem drewniane płytki. Jeszcze łazienki nie widzieliście, ale ja wam nagram, jak już się wszystko zakończy, bo niestety troszeczkę nam się przedłuża. I tak, taka szafka, ale zobaczcie ten zlew. To jest szklany zlew, ale grube szkło. Pięknie to wygląda. Kto się świeci, no. I do tego jest jeszcze taka szafka. I akurat wysokość by nam odpowiadał, bo ona nie jest ani za wysoka, ani za krótka. I zobaczcie, jak ona jest pakowna. No, powiem wam, nie wiem, co tu jest powkładane. Może z innych szafek, na pewno. Ale no, pakowna jest bardzo. Tu na drzwiach można jakieś kosmetyki poustawiać i tutaj. No kurczę, powiem wam, podoba nam się. Pierwszy komplet i komplet, bo ja myślałam tylko o takiej szafce. Zaraz zobaczę, jak tutaj wygląda szuflada. No, spoko. I tutaj też. No ciekawy ten komplet. Pierwsze, co nam się spodobało, co spadło nam w oko, znaczy mężowi, teraz mi, naprawdę, takie inne. Nie przypuszczałam, że będę w ogóle się decydować na jakieś drewno, ale mąż tutaj cały czas mówił o drewnie i faktycznie fajnie to wygląda. Nie? Ale zobacz, tu są w komplecie jeszcze takie mniejsze szafki, ciekawe. Widzicie, z dwoma szufladami. Mała? Jeszcze taka na dwie, widzisz, otwierane, ale nie, ta by była ok. Bardzo pakowna półka. Dobra, idziemy się zapytać, czy mają na stanie, czy trzeba zamawiać, ale oczywiście to jest pierwszy sklep, więc jeszcze będziemy jechać do innych sklepów się jeszcze orientować, ale to naprawdę nam się podoba. Sklep numer dwa. Idziemy zobaczyć tutaj. Wyobraźcie sobie, że w Bauhausie czas oczekiwania do 8 tygodni. Wszystko zamawiają z Danii. Ale jesteśmy skłonni do
czekania, ale zobaczymy, co jest jeszcze w innych sklepach. Już sobie sprawdzimy. I przyjechaliśmy, słuchajcie, do Byko. W tamtym sklepie nic nam się nie podobało, takie były meble, nie bardzo. Więc zobaczymy, co jest w Byko ciekawego. Jeszcze mamy jeden sklep tęgi. Do Ikei nie jedziemy, bo w Ikei nam się nie podobają szafki, głównie są białe. Więc zobaczymy. Jeszcze chyba dwa czy trzy sklepy mamy do zobaczenia w tych sklepach i pomyślimy. Na razie nam w głowie siedzi ta szafka z Bauhausu. Dobra, idziemy. Zobaczymy, co tutaj jest. I tak jak patrzę, to tutaj za dużego wyboru nie ma. Mąż tam nagrywa bodajże szafkę, zaraz wam pokażę jaka. A, tu są jeszcze szafki. Cały zestaw, słuchajcie, kosztuje kupę kasy. Szczęka opada. A tutaj białe. No, tamten zlew mi się, powiem wam, bardzo podoba. Taki nietypowy. Wszędzie są właśnie białe zlewy, takie wiecie, albo plastikowe, albo porcelanowe, z porcelany, a tamten jest fajny, szklany. Bardzo mi się podoba, taki nabłyszczony mocno. A tutaj na tych zlewach zaraz mogą być widziane. Można widzieć ryski, wiecie, o co chodzi. Tamten zlew mi się bardzo podobał. Ale jeszcze mamy do zobaczenia dwa sklepy lub jeden. No chyba dwa, nie jestem pewna dokładnie. O. Który to ten komplet widziałeś? O, zobaczcie. O. Cały ten komplet. I tutaj takie dwie szafki. Cena. 1 000 000 koron. Ile to wychodzi na euro? 8 000 euro. 8 000 euro. Ale to jest kamień. To jest kamień. Ale mi się to nie podoba, powiem wam. Trochę masywne, ale... Nie za bardzo mi się to podoba. Takie bardziej jak szafki kuchenne, taki zestaw. Nie, nie podoba mi się. No i tyle pieniędzy. No to powiem wam, nic takiego nie ma ciekawego. Zobaczcie to. I zlew. Zlew na górze. Nie ma wyboru, co? Za dużego tutaj. Chyba, że z katalogu się tutaj wybiera bardziej. Ale na wystawie nic takiego ciekawego nie ma. I wiecie co? Powiem wam, że... Schowałam się mężowi. Jestem tutaj w kuchni. Usiadłam sobie na takim siedzeniu. No zobaczymy, czy mnie znajdzie. Ale powiem wam, że nie ma tutaj za dużego wyboru. Jestem zszokowana tymi cenami. Może tam jeszcze dojrzał jedną szafkę, która jest z dwoma szufladami. Te szuflady są podobnie jak u mnie, wiecie, na taki przycisk, że jak dotkniecie, to się wysuwa. Już jest górna szuflada zepsuta. No, a cena 300... Prawie 400 tysięcy za szafkę, zlew i lustro i kran. Powiem wam, że siedzi nam w głowie ta szafka z Bauhausu. Zastanawiam się nad tym drewnem, bo ta drewniana szafka fajnie, bo ma akurat jest zlew, będzie naprzeciwko naszych drzwi i fajnie by pasowała do drzwi, bo drzwi są właśnie w podobnym kolorze, a drzwi nie chcemy wymieniać. Drzwi są dobre, masywne, są wyciszone fajnie, także drzwi nie będziemy chcieli. Myślałam, że to mąż poszedł. Drzwi nie będziemy chcieli wymienić, tylko właśnie chcemy wymienić, znaczy chcemy dokupić szafkę. Drzwi zostają i fajnie by kolorem pasowała. Tylko tak jeszcze mi siedzi w głowie to drewno. Jak mąż teraz pokazał mi zdjęcie, no to mi się podoba. No ale czas oczekiwania 8 tygodni do 10. Ale wiecie co, tak myślę, jak już tyle czekamy, już tyle jesteśmy bez zlewu, bo tak to normalnie korzystamy z łazienki, korzystamy z toalety, z prysznica, jedynie nie mamy zlewu w łazience, to wiecie co, jestem skłonna do poczekania jeszcze na tą szafkę, bo jak widzę, za dużego wyboru tutaj w sklepach nie ma. Jeszcze, tak jak powiedziałam, pojedziemy do dwóch sklepów i zobaczymy tam. Dobra, idę, bo chyba mnie nie znajdzie. Idę mu się pokazać, bo mu się schowałam.
No, szuka mnie. Dobra, słuchajcie, jedziemy jeszcze do kolejnego sklepu. Jesteśmy w sklepie Tęgi. Rozglądamy się tutaj za szafkami. Mąż kręci głową, bo mu się spodobała ta szafka w Bauhausie, no ale wiadomo, warto zobaczyć jeszcze inne. Ale powiem wam, że zobaczcie, no nic nie ma. Głównie tylko tutaj zlewy. A wam pokazuję, tylko zlewy. Szafek bardzo mało. O, tutaj szafka, zobaczcie. Biała. Jest i czarna. Z takim zlewem. Mam tamten zlew wpadł bardziej w oko. I co tutaj? Szafka, słuchajcie, 286 tysięcy. To jest ta pod zlewem. Praktycznie niczym nie różni się od tej z Bauhausu. Jest to ta szafka? 286 tysięcy. Czy ona się aż tak różni od Bauhausu? Niczym. Inna nazwa po prostu. Inna marka, inna firma. No ceny tu są naprawdę, powiem wam, wysokie. To jest taki też droższy sklep, widzę. Jest coś takiego. No chyba przyjdzie nam wracać do Bauhausu i zamawiać i niestety czekać. Trudno. Już tyle czekamy. To poczekamy jeszcze troszkę. Dobra, jeszcze się rozejrzę, słuchajcie. I chyba będziemy wracać do Bauhausu. Słuchajcie, jestem w polskim sklepie i nie wierzę co widzę. Zobaczcie. Są te podkłady. W ogóle jest cała szafa Eveline. Chyba się spełniło moje życzenie. Tak mówiłam ostatnio, żeby się pojawiły kosmetyki z Eveline i są. Cała szafa. Także super. Będę miała gdzie dokupowywać sobie podkład. Na pewno sobie coś jeszcze innego którymś razem zobaczę, ale fajnie, super. There's many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever. Moi drodzy, my już jesteśmy w domu, już wróciliśmy. Jest godzina, która? Już wam powiem, jest godzina 7. Jeszcze byliśmy na chwilę u naszej Wenusi, bo tam Natalii kupiłam w polskim sklepie parę rzeczy. Wypiliśmy kawę i wróciliśmy do domu i powiem wam, że dopada mnie zmęczenie. No dzisiaj, jak pojechaliśmy rano, było przed 11, to teraz godzina 7, jesteśmy w domu. Czasu trochę nam zeszło w tych sklepach i tak powiem wam, że podjęliśmy decyzję, zakupiliśmy szafkę i teraz będziemy na nią czekać. Czy zamówiliśmy szarą czy drewnianą? Dowiecie się tego w filmie, w którym wam ją pokażę, jak pokażę wam moją łazienkę. No powiem wam, że z łazienką ona jest już wykończona. Remont łazienki jest wykończony, tylko niestety są braki, tak jak zauważyliście. Brak szafki, bo kupiliśmy szafkę w Polsce ze zlewem, no, którą musieliśmy sprzedać, bo niestety nie pasowała, niedopatrzenie.
Niedopatrzenie też ze strony grzejnika, także no pewne rzeczy musimy po prostu, chodzi tutaj może nie o remont, bo remont jest wszystko wykończony, korzystamy z niej, rury są popodłączane, wszystko jest podłączone, prysznic jest podłączony, toaleta jest podłączona, jedynie nie jest zamontowany zlew, no bo go nie ma. I szafka, i grzejnik. O grzejniku to Wam opowiem może już w innym filmie, bo nie chcę tego filmu przedłużać, ale tak, będą jeszcze pewne zmiany, które zajdą w naszym mieszkaniu właśnie przez grzejnik, ale to już Wam opowiem w następnym filmie, co takiego się jeszcze będzie musiało zmienić. Także widzicie, nieraz planujecie pewien remont, a nie zawsze idzie tak, jak po Waszej myśli byście chcieli. Ale jest ok, korzystamy z łazienki, płytki wyglądają pięknie, mąż pięknie zrobił tą łazienkę, jeszcze jak właśnie dojdzie szafka ze zlewem, lustro, to już będzie wykończenie, także wówczas Wam moją łazienkę pokażę, nagram Wam, pokażę, jak to wszystko wygląda, może jeszcze jak zrobimy grzejnik, także jeszcze chwilkę, wstrzymajcie się, bądźcie cierpliwi, bo ja naprawdę troszeczkę z nią czekam, także Wy też możecie na ten film poczekać. Ale będzie na pewno fajnie, także już się nie mogę doczekać, kiedy przyjdzie szafka, kiedy to wszystko skończymy, żeby móc po prostu już to zamontować i mieć wszystko, wiecie, tam fajnie poustawiane, poukładane. No, planuję też zrobić taką organizację mojej łazienki, ale to za jakiś czas. Najpierw niech to wszystko do mnie dojdzie. Także, kochani, dzisiaj sukces, szafka zamówiona ze zlewem, także tylko na nią będziemy czekać, dostaniemy telefon, że jest i ją pojedziemy odebrać, później mąż będzie montował, także trzymajcie kciuki, żeby to było jak najszybciej. Także moi drodzy, będę już zakończać ten film. Taki dwudniowy vlog wyszedł tym razem. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas. Troszeczkę Wam pokazałam pięknych widoków. Umyliśmy przy okazji auto, jak widzieliście. Także pojechaliśmy na taką myjnię, gdzie akurat mąż ma bileciki, z których może korzystać, więc pomyśleliśmy, że umyjemy auto, bo już było tak osolone, że sobie te auto po drodze umyliśmy. Także mogliście nam w tym towarzyszyć. Dobrze, moi drodzy, nie przedłużam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. My oczywiście widzimy się w następnych filmach. Wy nie zapomnijcie o kciuku do góry, komentarzach i zasubskrybowaniu mojego kanału. A Wy, kochani, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki. Pa!